Hej, z tej strony Light. Witam Was w szybkim, spóźnionym omówieniu developer update'u, który wleciał w piątek wieczorem i dotyczy on najnowszego DLC, które wleci na live serwer 13 czerwca, czyli to jest w przyszły wtorek. Tak, jeżeli chodzi o zmiany, które właśnie zobaczymy, dotyczą one głównie właśnie nowego killera, jego mocy, a w zasadzie interakcji ze skrzynkami, które możemy znaleźć na mapie, ale to wam zaraz szybko omówię. I zmiana, jeżeli chodzi, zaczniemy od zmian najmniej istotnych, jeżeli chodzi o Pyramid Head'a. Wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o addony, zostały po prostu wywalone do kosza, jak nowy system Mori. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi właśnie o tego nowego killera. No to mianowicie tak, ilość skrzynek z opatrzeniem została zmniejszona do 5 sztuk. Wcześniej było to 7. Tu chodzi o te pakiety właśnie z zestawami do desaktywacji jego kamer. Teraz samo wydrukowanie klucza EMP będzie trwało 90 sekund, wcześniej to było 80 sekund. I kiedy pomagamy, w sensie jakby drukujemy z drukarką ten kluczek, to drukuje się on 4 razy szybciej. I ocalali, którzy mają w ręku owy kluczyk, to EMP, jakkolwiek by to nazwać, nie widzą aury pozostałych skrzynek, żeby jakby nie pomagać dodatkowo drukować tego. W zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nowego killera, jeżeli chodzi o jego moc. O Pyramid Headzie wam mówiłem. Perki. Zmiany na perkach. Zmiana na Scavengerze od Gabriela Somy. Umiejętność dostała nerfa, bo teraz będziemy mogli naprawiać skrzynkę, w sensie będziemy mogli naprawić skrzynkę z narzędziami po 5 great skill checkach. Wcześniej to były 4 great skill checki. Dodatkowo naprawa generatora za pomocą skrzynki z narzędziami jest wolniejsza o 50% na 40, 35, 30 i 3 sekund, ale umiejętności można użyć kilka razy na mecz. Wcześniej było to w zasadzie jednorazówka, z tego co pamiętam z PTB. Dobrze, perki nowego killera. Machine Learning, czyli maszyna ucząca się. Teraz po naprawie generatora zamiast 7% do movement speedu killer dostanie aż 10%. I w zasadzie no, to jest buffik i tyle, możemy przechodzić dalej. Od teraz ocalali będą biegać o 20% wolniej zamiast 15%. Dodatkowa umiejętność ma cooldown 30 sekund. Na trzecim poziomie wcześniej było to tych sekund 40, więc też mamy po prostu buffa. I to jest w zasadzie tyle z tych ważnych rzeczy. 13 sobie sprawdzimy po DLC, raczej na live serwerach, a zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wygląda spoko. Jeżeli chodzi o Pyramid Head'a, to całkowicie nie wiem tutaj, co wyrzucałem do kosza, bo najnormalniej w świecie tego nie sprawdzałem i to chyba jest mało istotne teraz, jak i tak to do samej gry nie wejdzie. Dobra, dzięki za uwagę. Do następnego. Mówi do was Rage. Trzymajcie się. Hej, hej.